Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozpoczniemy dzisiaj od rozmowy z Janusem, który nagle zaczął gdzieś sobie iść. O Stamlerze porozmawiamy z nim. Chcę się czegoś dowiedzieć o Stamlerze. O Stamlerze. Obawiam się, że nic mi o nim nie wiadomo. Chociaż chwileczkę. U Telema w bibliotece była gdzieś księga o nim. Przynajmniej widziałem ją kilka miesięcy temu. Czyli rozumiem, że idziemy do Telema. A zobaczymy, co on powie. Czemu tam pokazuje rzeczy? Aha, chyba wiem dlaczego. Bo tam jest ukryte też przejście właśnie. Tylko my tam na razie nie będziemy mieli przez dłuższy czas dostępu. Telem, Jezus Maria. Przestań tutaj trzęsienie ziemi robić. Chcę się czegoś dowiedzieć o Stamlerze. O Stamlerze. Dlaczego nim się interesujesz? Chcę zdjąć klątwę ze starego cmentarza. Tak. Po co? Od wieków Stamler wyprawia świństwa na cmentarzu, ale jak dotąd nikomu to nie przeszkadzało. No, ja. No tak. Więc sam nie wiesz, dlaczego chcesz odkryć tajemnicę Stamlera. Cóż, zapewne z czystej ciekawości. Aha. Dobrze, że szczerze to przyznałeś. Więc co cię interesuje? Po pierwsze, chcę wiedzieć, kim on w ogóle jest. Stamler to duch, który od setek lat awanturuje się na starym cmentarzu, dlatego wszyscy omijają to miejsce. Jeśli ktoś zakłóci spokój Stamlera, to martwi powstają z grobów i straszliwa klątwa dopada tego, kto ośmielił się wejść na ten cmentarz. Co jeszcze możesz powiedzieć o Stamlerze? Za życia był magiem ognia. Być może w tym tkwi przyczyna tego, że jego duch wciąż jest tak silny. Właściwie nazywał się Bertolt, ale z powodu jąkania i seplenienia przezwano go Stamler. Pochodził z bogatej rodziny, starego szlacheckiego rodu Teimei. Jako rycerze, przez długie lata, jego rodzina służyła potomkom Harmona, królom Teimei. Właśnie dlatego Bertolt, jak niegdyś jego ojciec, musiał nauczyć się sztuki walki, aby także zostać rycerzem. Ale wyszkolenie chłopaka było jednak trudne, no i siłą on nie błyszczał. Za to był skromny i bardzo lubił czytać księgi. Od wczesnych lat młodości, interesował się pismami magów ognia i pewnego dnia, postanowił zostać magiem. Jednak minęło sporo czasu, zanim Harmen IV, ówczesny król Teimei, zgodził się na jego prośbę. W końcu zrozumiał, że z Bertolda jednak nie będzie dobrego wojownika. Prócz tego, zdał sobie sprawę, że z chłopaka byłby znakomity mag, ponieważ już jako młody człowiek, doskonale był obeznany ze wszystkimi sztukami magicznymi. W ten sposób, Bertolt stał się naczelnym magiem króla i dzięki swojej rozległej wiedzy, wielokrotnie mu pomagał. Ostatecznie, Harmen IV mianował go swoim głównym doradcą. I co było dalej? Jak to się stało, że Stamler zmienił się w złośliwą zjawę? Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy Bertolt został pierwszym doradcą. Przedtem tę posadę zajmował królewski mag Abraas, który był nadzwyczaj niezadowolony z powodu utraty stanowiska. Żywił wielką złość do Bertolda i obmyślił plan, aby się go pozbyć. Abraas podsunął mu księgi o czarnej magii, z których ten nierozważnie skorzystał. A mówiąc dokładniej, to Bertold postanowił przeprowadzić kilka eksperymentów, w tym przywołanie nieumarłych. Abraas przedstawił to królowi jako dowód, że jego nowy doradca jest zwolennikiem Beliara. I król tak od razu uwierzył Abraasowi. Tak. Abraas to wszystko tak dokładnie zaplanował, że żadne wątpliwości nie mogły powstać. Rozumiem. Przypuszczam, że Bertolt stanął przed sądem. I co było z nim dalej? Skazano go na śmierć. I pomimo tego, że biedaczysko ciągle przekonywał wszystkich o swojej niewinności, wyrok został wykonany. Smutna to historia, ale co z klątwą? W rozpaczy Bertolt przeklał Tamorę, grożąc, że będzie błąkał się po wyspie pod postacią ducha i szukał zemsty za niesłusznie wydany na niego wyrok. Początkowo nikt nie zwrócił uwagi na tę klątwę. Pomimo tego, co na nim ciążyło, Bertolt został pochowany w rodzinnym grobowcu. Ale po kilku dniach, z głębi krypty dobiegł straszliwy dźwięk, a wkrótce potem, kilku nieboszczyków powstało z grobów. No i od tego dnia, cmentarz jest przeklęty i wszyscy omijają go szerokim łukiem. Nikt nie próbował wejść do krypty. Nie. Nikt nie odważył się niepokoić Bertolda. A szkoda, ponieważ wtedy grobowiec jeszcze można było otworzyć, ponieważ żył jeden z jego krewnych. Krewny. Tak, syn jego ubogiego kuzyna. Właśnie on otrzymał klucz od grobowca. Przynajmniej taka była wzmianka w dzienniku, który kiedyś czytałem. Czyim dzienniku? Jego kuzyna. Nazywał się Rudolf Svergel.
Dziennik możesz znaleźć w zamkowej bibliotece. Jest tu biblioteka. Tak. Jednak kilka lat temu, na rozkaz Bruno, wejście do biblioteki zostało zamknięte, ponieważ ktoś ukradł kilka ksiąg. A gdzie jest klucz od biblioteki? Bruno go ma. Nie, nie sądzę. Najprawdopodobniej ma go Adam, stary bibliotekarz. Imię brzmi jakoś znajomo. Możliwe. Staruszek Adam mieszka w dolnej części miasta. Powinieneś z nim porozmawiać. No dobrze, czyli mamy wątek Stamlera. Nie wiem, czy chce się już za to zabierać, czy najpierw ci najemnicy jednak. Powiem wam, że ciężka sprawa w sumie, żeby zdecydować. Możemy z Adamem spróbować sobie pogadać chwilę. Masz klucz od zamkowej biblioteki? Tak. A dlaczego pytasz? Szukam pewnej ważnej księgi. Daj mi klucz. A Bruno dał na to swoje pozwolenie. Dam ci klucz tylko jeśli Bruno wyrazi na to zgodę. Cóż, ja... rozumiem. Nie masz pozwolenia. A zatem ruszaj do Bruny. Tylko jeśli Bruno zgodzi się wpuścić cię do biblioteki, dam ci do niej klucz. Ale ostrzegam cię, nawet nie myśl, aby przyjść do mnie bez pozwolenia Bruny. Od razu będę wiedział, że spróbujesz mnie oszukać. No dobra, no chyba Bruno, jak będziemy chcieli się tym zainteresować, to nie będzie miał nic przeciwko, no nie? Mam nadzieję. Potrzebuję twojego pozwolenia. Na co? Potrzebuję klucza do biblioteki, ale Adam da mi go tylko wtedy, jeśli pozwolisz mi z niej korzystać. A czego, na Innosa, chcesz szukać w mojej bibliotece? Dostęp do niej jest dla wszystkich zamknięty. Szukam pewnej księgi. Och, naprawdę. A co to za księga? Telem powiedział mi, że potomek Stamlera prowadził dziennik, który można znaleźć w bibliotece. A dlaczego ten dziennik jest taki ważny? Podejrzewam, że może w nim być coś, co dotyczy klątwy na cmentarzu, coś, co pozwoli mi pokonać Stamlera. Cóż, jeśli rzeczywiście o to chodzi, będę miał jedną troskę mniej. Więc mogę odebrać klucz od Adama. Dobrze. Możesz przekazać Adamowi, że przyznaję ci dostęp do biblioteki. Ale pod jednym warunkiem. Musisz doprowadzić tę sprawę do końca, czyli raz na zawsze rozprawić się z duchem Stamlera. Zgoda. Wspaniale. Rozwiążesz problem, a uczciwie cię wynagrodzę. A teraz możesz iść po klucz. No dobrze. Czyli trochę inaczej to zapamiętałam, bo mi się wydawało, że my ogólnie musimy to ogarnąć. A nie, że wiecie, że tylko... Jakby... Dobra, nieważne, bo... Jezus Maria, ile mam bryłek rudy? O Boże. Czegoś takiego? To się nawet ja nie spodziewałam. Dobrze, teleportacja do miasta. No i Adam, daj mi ten klucz. Daj mi klucz do biblioteki. Rozkaz gubernatora. Tak, to podobne do Brunę. No dobrze, oto klucz. Tylko nie zrób bałaganu w bibliotece, jasne. Dobrze, a propos biblioteki, to żeby się do niej dostać, to jest trochę problem. Ona jest bodajże właśnie tutaj za płotem. Tylko my potrzebujemy się dostać trochę inaczej. Czyli tędy. Znaczy ja miałam bardzo duży problem z wejściem tam, ponieważ mi się wydawało, że powinna się otworzyć, a się nie otworzyła. Jakby przejście. W sensie nie wiedziałam, gdzie mam ten klucz sobie wsadzić. Więc, że tak powiem, po prostu tego nie wsadziłam, tak jak trzeba. O nie, tam jest bełt albo strzała pod spodem. Straszne. Aha, tu jest po prostu przełącznik, a po prostu to ja byłam debilem. Dobra, pióro do pisania standardowo, pulpicik. Co my tu mamy w tym pulpicie? Rozumiem. Wiedza magiczna, plus 3. Podręcznik o magii, kuferek. Książki, bitwa o Warant i bitwa o Warant. Okej, zebrane. Zaraz sobie to przeczytamy. Rozumiem. Tak, biblioteka, magiczna ruda.
To wygląda, jakby się dało otworzyć, ale wydaje mi się, że się nie da. Ten pulpit jest przeczytany. Grobowiec Stamlera i Arkanum Żywiołów. Tutaj jeszcze Kroniki Tamory, właśnie jeden i pulpit. Czytaj. Rozumiem. I to jest ten moment, kiedy też sobie zaczniemy właśnie czytać te kroniki, bo szukałam tego numeru pierwszego, żeby to zacząć. Dobrze, więc po kolei. Bitwa o Warant, tom pierwszy. Możecie sobie przeczytać. Bitwa o Warant, tom drugi. Tamora to za chwilę. Grobowiec Stamlera zaraz. Podręcznik o magii. Rozumiem. Magiczna ruda. Twoja wiedza wydobycia rudy plus 10. Arkanum żywiołów. Rozumiem. To się nam chyba przyda. Dziennik gubernatora. A to nie. Grobowiec Stamlera. Grobowiec Bertolda. Po tym jak mój krewny, niegdyś szanowany mag Bertold von Vergil umarł tak hańbioną śmiercią i został pochowany w rodzinnej krypcie, zabrałem kamień ogniskujący z grobowca i... Zaraz potem schowałem kamień ogniskujący do swojego kufra, aby nikt obcy nie mógł przedostać się do grobowca. Czyli w sumie chuj wie gdzie. I Kroniki Tamory. Na początku był ogień, ale nie ogień naszego władcy Inosa, a ogień Beliara z wnętrza ziemi. Ogień stworzył wyspę, a właściwie wulkan, który był aktywny przez wiele wieków. Wewnątrz Wielkiej Góry Bóg Ciemności zbudował swój klasztor, chroniony przez zastęp wszelkiej maści stworzeń opętanych rządzą niszczenia. Na przestrzeni wielu wieków, w epoce rządów Boga Ciemności, Tamora była miejscem siejącym strach wśród marynarzy i ze wszech miar unikanych. Nareszcie z nastaniem epoki światła nasz władca Inos zniszczył to źródło zła i z pomocą Adanosa zatopił wulkan aż pod dno morskie. Ale wyspa ocalała i choć chciał Inos ją zniszczyć, Adanos chciał jej zachowania. Po krótkiej sprzeczce bogów Inos poddał się, postanowił nadać Tamorze nowy wygląd. Niegdyś przeklęta wyspa teraz stała się oazą ciszy i spokoju, ochranianą przez Inosa i Adanosa. Pierwsi osadnicy to pasterze, którzy przybyli z innych wysp. Byli wiernymi sługami Inosa i wznieśli posąg ku jego czci. Ale to wywołało gniew Beliara, który stworzył 13 magicznych stworzeń, żeby ci zniszczyli mieszkańców wyspy. Ale Inos interweniował i wybrał pasterza Hermona do walki ze sługami Boga Ciemności. Ale ponieważ istoty te zostały stworzone z magicznej rudy, są zatem niezniszczalne. Inos dał Hermonowi magiczną broń, za pomocą której zabił wroga. Po tym akcie mieszkańcy wybrali Hermona na króla, który zbudował zamek Tamora. Jednak po zniszczeniu gigantów panował spokój pod rządami syna Hermona i jego synów, którzy mądrze rządzili wyspą. Dopiero gdy nadeszło nowe stulecie, długi spokój skończył się, gdy nowy potężny przeciwnik zakończył wolność Tamory. Tam była mowa o młocie, o broni, konkretnie z magicznej rudy. Ta broń się przyda, to jest najciekawsze. Z nadejściem nowego stulecia przyszli piraci, którzy w tych czasach przemierzali morza w dużych flotach i grabili mieszkańców wysp. Przyszła kolej i na Tamorę. Najpierw piraci po prostu łupili ją od czasu do czasu, ale potem ruszyli na podbój Tamory pod dowództwem Svena Stalobrodego. Wyspa została zajęta w ciągu kilku dni. Po 3 miesiącach padł zamek króla. Całe stulecie trwało panowanie piratów na Tamorze. Ponieważ piraci zamierzali uczynić Tamorę swoją główną bazą, rozpoczęli na wyspie eksploatację kopalni rudy, soli, a przede wszystkim srebra. Wyspa była bogata w zasoby, ale piratów nie interesowała sprawa ich racjonalnego wydobycia, w związku z czym dochód z kopalni był niewielki. Niemniej jednak duża część mieszkańców wyspy była w charakterze niewolników zmuszana do ciężkiej pracy w kopalniach, wydobywając dla swoich panów drogocenne srebro i magiczną rudę. Dobra, no wydaje mi się, że przeczytaliśmy wszystko. Stamler. Znalazłem księgę napisaną przez potomka. Tenże Rudolf napisał, że zabrał z grobowca Stamlera kamień i schował go w swoim kufrze w jakimś leśnym domku. W księdze był klucz i jak sądzę właśnie od tego kufra. Co się tyczy domku, należałoby zapytać Telema, gdzie to może być. No dobrze, to zapytamy. O nie, tu nie ma drzwi, to straszne. Dobrze, ale mamy to, co chcieliśmy. Więc tak, Telema pójdziemy zapytać. Kroniki Tamory, całkiem fajne. Fajna rzecz. Wydaje mi się, że znajdziemy jeszcze dzisiaj czwartą część, właśnie w tym miejscu, w którym była mowa. O tym domku.
Znajomnikami orków wcale mi się tak nie spieszy. W sensie wydaje mi się, że Stamler jest ciekawszą opcją. Bo jakby najemnicy orków to jest ostatnie fabularne zadanie na Tamorze. Z wyjątkiem jakby tych Stamlerowych questów. Także Telem. Byłem w bibliotece. Byłem w bibliotece i odnalazłem dziennik. Dobrze. No i co, pomógł ci? Sądzę, że tak. Gdzieś w starej leśnej chacie jest kufer, w którym powinien znajdować się kamień ogniskujący, za pomocą którego można otworzyć grobowiec. W starej leśnej chacie. Stróżówka to nie będzie, bo została zbudowana zaledwie kilka lat temu. Znam tylko jeden budynek poza miastem, który do tego pasuje. I co to za budynek? W górach na południu jest taka chatka. W pobliżu niej znajduje się wieża strażnicza, którą widać z wybrzeża. Ale o ile wiem, w tej chacie nadal ktoś mieszka. Inaczej już dawno by się rozpadła. I kto jest właścicielem tej chaty? Tego nie wiem. Zapytaj w gospodzie. Kto na wyspie może wiedzieć wszystko, jak nie jej właściciel? Wiecie co, pierwszy raz zauważyłam te harpie i się trochę przestraszyłam. To chyba niedobrze. Coś jest ze mną nie tak. Do miasta, tak? Właściciel, no to chyba z karczmarzem wypadałoby pogadać na ten temat. Siemka. Czy wiesz coś o starym, drewnianym domu, położonym w południowych górach? Oczywiście, że wiem. Znam tę wyspę jak własną kieszeń. Znajduje się w pobliżu starej wieży obserwacyjnej. Słyszałem, że ktoś tam ciągle mieszka. To prawda. Tak. Mieszka tam pewien pustelnik, który woli trzymać się z dala od ludzi. Ale osobiście nigdy go nie spotkałem. Powiadają, że on nie jest całkiem normalny. A dlaczego? To znaczy, że... Cóż. Nie wiem. Ale to oczywiste, że aby żyć samemu w lesie, trzeba być nieźle pokręconym. Poważnie. W takim razie wszyscy myśliwi muszą być nieźle pokręceni. Chyba, że wasi myśliwi nie mieszkają w lesie. Mówisz o Hansie i Markusie. Oczywiście, że mieszkają w lesie, w zachodniej części wyspy. I to jest całkiem naturalne. Regularnie zaglądają do miasta, by sprzedać skóry zwierząt i napić się ze mną piwa. Pustelnik nigdy nie był w mieście. I uwierz mi, już ja to wiem. W końcu mieszkam tu od 30 lat. Oto, co ci powiem, najwyraźniej coś jest z nim nie tak, inaczej widziałbym go przynajmniej raz w mojej karczmie. Może jest zagorzałym abstynentem. Niby kim? Abstynentem. Tutaj. Na Tamorze. Bzdura. Tu wszyscy piją. Począwszy od strażnika, a kończąc na gubernatorze. A kto nie pije, z pewnością jest szalony. To wszystko wyjaśnia. Dobra, czyli ty nic nie wiesz. Tak mi się wydawało, że to będzie w okolicy wieży strażniczej, ale nie byłam pewna do końca. Bo niestety nie pamiętam, jak się tam idzie. Wszyscy uciekali jak zające, byłem zupełnie... Bo ja tam raz trafiłam przez przypadek dosłownie i nie wiem, jak tam się idzie. Kompletnie, nie pamiętam. Szczególnie, że szliśmy w stronę wieży strażniczej i ja niczego takiego nie widziałam za bardzo w okolicy. Bo to była ścieżynka tutaj. Chociaż, zaraz, jest jedno miejsce, gdzie żeśmy nie szli, nie? Tam na przykład nie byliśmy. Tutaj żeśmy nie szli. Nie, zaraz, bo tam będzie ten golem. To ja nie chcę, ale tam nie byliśmy. Typu, jak się idzie tutaj... To tutaj się gdzieś dało, o właśnie, wejść na górę. Do wieży obserwacyjnej niby punkt, ale chyba... Tu się dało wejść wyżej. Wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia. O właśnie. Chyba się nie pomyliłam. Dobra, ładne obrażenia. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tutaj rośnie, tak przy okazji. Ciemny grzybek, ziele i ciemny grzybek. Podejrzewam, że tędy jakoś trzeba będzie wejść dalej. No właśnie, w okolicach tego gryfa nie byliśmy, tak bliżej trochę. Chyba dobrze idziemy.
W sensie gdzieś zajdę, bo nie byłam tutaj nigdy, więc w sumie tam możemy iść, ale też możemy iść w tę stronę, także sprawdźmy obie opcje. A, tu byłam, dobra. Chyba. W sensie nic tutaj nie rośnie, więc musiałam tu być. Tam na górze nic nie ma, nie ma. To jak ja tędy przylazłam, to nie wiem. Dobra, właś. Proszę cię. O, właśnie tu nie byliśmy. Okej, okay, chyba jedziemy już naprawdę dobrą drogą. Tam jest więcej przeciwników niż mogłabym sądzić. A są te gobliny, których prawdopodobnie szukałam. Niestety nie użyjemy kuszy, ponieważ nie mam już. Tak, jesteśmy przy chatce. Niestety mi się oberwie od tego topielca, boże topielca, od tej kwypicy. No bo nie mam właśnie łuku. Znaczy mam łuk, ale nie mam kuszy. A jak już mam coś wybierać, to bym wolała używać jednego. Dobra, jest chata. Zanim chata, to tutaj coś żyje. Aha, wystarczyło tutaj iść po prostu ten. Wiecie co, zaraz chyba łuk założę. Bo nawet... nie mając, wiecie, bełtów, to przynajmniej mam strzały. Może nie zatrute strzały, tylko zwykłe jednak. Dobra. Roślinki to za chwilę. Jednak tutaj nie byliśmy. Ewentualnie powiedziałam, że tutaj na razie nie idę, bo chyba nie ma takiej potrzeby. Tak to byśmy już mogli nawet ten kamień chyba zgarnąć stąd. Dobra, tam była jakaś roślinka jeszcze wcześniej. No i tak, i tu było to drzewo, gdzie się mordowałam wcześniej. Wszystko już teraz się układa w jedną wielką całość. Tu jeszcze coś właśnie rosło przy tym drzewie. Tam nic nie rośnie, wygląda, że nie. No i tu jest jeszcze właśnie trochę roślin. Dobra, ładnie. Kurde, ta wyspa jest naprawdę fajnie zbudowana. Ogniste pokrzywki tutaj. O, właśnie tu jest sałata. Nigdzie nie widziałam wcześniej sałaty. Dobra, zanim do chatki, to najpierw ją obejdziemy sobie całą. Tam są rzeczy na górze. Jak tam wejść? Tędy to nie da rady. O nie, nie da się po tym wspinać? A szkoda. Jestem ciekawa, co tam jest. Podejrzewam, że jakaś ważna roślina. A gdyby się tam cheatnąć? Zobaczyć? Jak się tutaj wchodzi w ogóle? Nie mam pojęcia. Ale się wczytam, bo nie potrzebuję dwóch takich nędznych roślin. Już bez przesady. No dobrze, tutaj widzę, że jest otwarte. Sporo itemsów. Zupa ziemniaczana. O, to jest tutaj ważne. Drzwi da się otworzyć? Da się otworzyć. Od razu jak już to zrobiłam, to pootwieram.
beczka soli, te worki, jakąś nawet sakiewkę mam kolejną. Dobra, nic nie widzę, nie bójcie się, nie tylko wy. Co my tu mamy? Jedzonko. Tam na górze są jakieś rzeczy, już widać jakąś notkę, czy coś w tym stylu. Opuszczona chatka. Brzytwa, wódka i właśnie Kroniki Tamory 4. Sporo łóżek. I kuferek, ale mamy kluczyk, więc się nie martwimy. List Rudolfa Vergila. Robimy F10 i sprawdzamy. Sprawdzamy list i sprawdzamy kroniki. Może najpierw kroniki. Rządy piratów skończyły się tak samo szybko, jak się zaczęły. W związku z tym, że ich pozycja na morzu wokół Myrtany była już bardzo mocna, król Myrtany z nadejściem nowego stulecia skierował przeciw nim wszystkie swoje siły. Królewska flota zaatakowała ich bazę na Tamorze i po szeregu klęsk jednak zdołała oczyścić wyspę z piratów. Tamora stała się prowincją Królestwa Myrtany. Władca Tamory odtąd został gubernatorem, mianowany przez króla Myrtany. I list. Moi potomkowie, ponieważ kamień ogniskujący z grobowca nie był zbyt bezpieczny w domu, schowałem go w starej kopalni soli, w najdalszej jej części pod dużą kupą śmieci. Rudolf Vergil. No tego się nie spodziewałam, że w kopalni to schował. Znaczy się zapomniałam, ale no ogólnie ciekawa rzecz. Dobra, to do świtu. Użyjemy w takim razie teleportacji do miasta. Teleportacja do miasta. I pędzimy prosto do kopalni soli. No i fajnie. Myślę, że jeszcze możemy się udać właśnie w stronę tego domku myśliwskiego później, jak już to ogarniemy, żeby się pozbyć tych ostatnich najemników orków z wyspy. I później nam zostanie Stamler na kolejny odcinek. Jezu, to ja trochę przesadziłam, bo ja ostatnio powiedziałam coś w stylu, że my będziemy tutaj na tej wyspie z 10 odcinków, nie? Jezus, ta kopalnia, dobrze biegłam jednak chyba. No, także powiedziałam taką głupotę ostatnio. A prawda jest taka, że jeszcze może ze 3. I stąd będziemy spadać. Ale wiecie, jak to jest. Siup. No i tu jest gdzieś sterta śmieci. Jest. Przyspieszmy trochę kopanie. Aha. Zdaje się, że złoty coś pierścień, znalazłem. Sakiewka i kamień ogniskujący. No, no. Stary kamień ogniskujący. I co teraz robimy? Stamler. No to teraz wypadałoby chyba... Właśnie, w ogóle to zadanie z tym gospodarzem też możemy zrobić. Potrzebujemy na południową plażę się przetentegować. I ten Ambrozius, którego żeśmy tam spotkali na plaży, to właśnie on jest właścicielem tej chaty. On, znaczy aktualnym właścicielem, bo wiemy, że jakby poprzednio był ktoś inny tym właścicielem. Ale on jest aktualnym. Także on nam też da kłeścika. Także warto, myślę. No i jest tutaj. Co ciekawe, śpi na ziemi, wygląda jak trup. Jesteś z miasta? Nie. Mieszkam w domku w lesie, nieopodal starej wieży strażniczej. Powtórzę pytanie. Co tu robisz? To wszystko, co powinieneś wiedzieć. Posłuchaj, będzie lepiej, jeśli stąd po prostu pójdziesz i więcej nie będziesz mnie niepokoił, jasne. Ej, uważaj, co mówisz, bo mogę się rozzłościć. Cicho, mruczy coś pod nosem. Chyba zajmowałeś się kopaniem dołu. Chowasz coś, czy szukasz skarbu? Skąd to wiesz?
Kto ci powiedział, że szukam? Skarbu. Ty. Przed chwilą. Cholera. Gdybym tak nie paplał. Widzę, że jesteś niezbyt bystry. Tak, to bardzo śmieszne. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A teraz zostaw mnie w spokoju. A co ze skarbem? Nic. Zostaw mnie w spokoju. Jasne. Dobrze, więc będę cię obserwował, aż się dowiem, co się tu dzieje. A co, nie masz nic więcej do roboty? No to obserwuj, jeśli tego chcesz. No, mogę jeszcze pójść do miasta i powiedzieć wszystkim, że szukasz skarbu. Cholera, ja, zaczekaj. Nie musisz tego robić. A dlaczego? No, ja. A co, jeśli oddam ci część skarbu? Powiedzmy. 10%. Hmm, brzmi kusząco. Ale zanim dam ci odpowiedź, muszę wiedzieć, o jakim skarbie jest mowa. Hmm. Czy naprawdę musisz to wiedzieć? Tak, bo muszę wiedzieć, czy jesteś ze mną szczery. No dobrze. Poszukuję skarbu Svena Stalobrodego. Sven Stalobrody. Po raz pierwszy o nim słyszę. Kto to? To sławny pirat, a raczej nim był. Przez dłuższy czas grasował ze swoją bandą na Tamorze. Uważa się, że podczas napadów i rabunków zdołał uzbierać sporą fortunę. Której teraz poszukujesz? No cóż, duża część jego skarbów albo zaginęła, albo została już znaleziona, ale jakaś część wciąż powinna tu gdzieś być. Skąd to wiesz? W swojej piwnicy znalazłem starą notatkę ze wskazówkami, na której widniał podpis samego Svena Stalobrodego. Ale chyba niezbyt zrozumiałem zapis w tej notatce. Wykopałem już kilka dołów wzdłuż wybrzeża i wszystko na nic. Pomożesz mi z tą sprawą. Jeśli się zgodzisz, to twój udział znacznie wzrośnie. Dobrze, zgadzam się. Pokaż, co tam znalazłeś w swojej piwnicy. Hm? Nie jestem pewien, czy mogę ci na tyle zaufać. Jak chcesz. W takim razie pójdę teraz do miasta i... Stój, zaczekaj. Dobrze. Oto notatka, trzymaj. Tylko uważaj i nie podżyj. No cóż, powodzenia w poszukiwaniu. Mimo wszystko, nic z tej pisaniny nie zrozumiałem. No dobrze. A tak w ogóle, zaraz, czekaj, wstawaj gościu, wstawaj proszę, bo ja chcę zobaczyć kradzież kieszonkową. Ja mam punktów 60. 60. Super. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Dobra, to przeczytajmy tę notkę. Ukryty skarb. Przy ujściu rzeki przejdź brzegiem w kierunku skrzyżowanych palm. Przy palmach skręć na prawo i idź w kierunku starego uschniętego drzewa. Stamtąd idź wzdłuż podnóża pagórka do zatoki topielców. Przy drugiej palmie znajdziesz orzechy kokosowe. Możesz je zabrać i potem sobie zjeść. Teraz wróć do starego drzewa. Omiń go i idź dalej, aż pójdziesz do rzeki. Idź z nurtem rzeki, aż dojdziesz do rzeki. Z prawej strony zobaczysz miejsce, gdzie można się wspiąć jeszcze trochę wyżej. Tam na samym szczycie wykończyłem swojego pierwszego pomocnika, który pomagał mi ukryć skarb. Tam znajdziesz następną podpowiedź. No tak, ja mniej więcej wiem, gdzie jest kolejna notatka. Gorzej będzie z kolejną jeszcze. Ale nie tym się chcieliśmy zajmować, nie? Jeszcze raz się tepniemy do kopalni... Boże, no, do kopalni się nie tepniemy. Do miasta w sensie. I spróbujemy się udać w stronę domku myśliwskiego. Jezu, tam kobiety skaczą w domu. Masakra. Dobra. To teraz pytanko. Tutaj gdzieś były różne znaki, które nas prowadziły, więc żeby się teraz nie wykrzaczyć i dobrze trafić. To by było dobrze. Ten domek myśliwski to będzie ciężka sprawa do ogarnięcia, ale by było fajnie to zrobić. Też powinniśmy się wybrać na ten cmentarz. Ale z tym cmentarzem może być różnie. Ach, no tak, pszczółki. Przez chwilę się aż zawahałam, że to faktycznie pszczoły. Ale tak, to są po prostu pszczoły. Zaraz, MK, mapa, obóz myśliwych. No obóz to wiem, ale my potrzebujemy chatkę myśliwską.
Tędy się tam raczej nie schodzi. O! Do starej chaty myśliwskiej właśnie. My już tutaj buszowaliśmy trochę. I teraz tak, tu będzie chyba do kręgu. Nie, do starej chaty. Tam było do cmentarza. Okej, czyli ja tutaj wreszcie nie poszłam tutaj. Zostawiliśmy sobie to, jak będziemy szli do chaty. W sumie w porządku. Znowu mi tą tarczę tak jakby zdjęło. Nie wiem, czy to dobrze. Nie no, ja chcę tą tarczę nosić, nie? To się chyba po prostu raz na jakiś czas psuje. Więc trzeba by to było naprawiać w kółko. No. Bo już widzę, że się naprawiło. Zaraz będziemy też rośliny zbierać dalej. Jesteśmy już naprawdę blisko celu. Dobra, tam zaraz zbierzemy. A co tutaj się dzieje? Ja nie znam tej jaskini. Nie pamiętałam jej w ogóle. Ale dobra, miło. Zardzewiały ten. Mała burza. Eliksirek. A, to są te małe pełzaczyki. Okej. To są najgłupsi przeciwnicy ever. Myślę, że tą chatę to już ogarniemy sobie w kolejnym odcinku. Natomiast przynajmniej żeśmy już ją znaleźli, nie? W sensie jesteśmy w okolicy, więc to jest najważniejsze raczej. Dobra, to była taka mikro jaskinka. W sumie nic ciekawego, za dużo tutaj nie było. Ale był exp w postaci cięstwora. Do starej chaty myśliwskiej, dobrze. Miło bardzo. Jezu, ale mnie coś nos dzisiaj swędzi. Tak, nagle teraz. Dobra, zbieraj to. Zanim tam pójdę, to się rozejrzę tutaj jeszcze. Bo nie pamiętam, czy tutaj się idzie do kręgu. Czy to jest po prostu ślepa tam. Okej, to jest ślepe. Dobra. To gdzie się idzie do kręgu? Jak to wygląda? Chyba tam wyżej trzeba do kręgu iść i potem tam będzie gdzieś zejście. No, my idziemy do chaty. Okej, już w sumie jesteśmy pod tym. Teraz kolej na ciebie. Powiem, że oni będą strzelać we mnie. Jeszcze się spotkamy! O Jezu, nie! Nie na przyspieszeniu może, co? Wyłącz to. Może, że to są ci, co umieją się lepiej bić. Tylko jednego jakby się dało najpierw załatwić. No. Dobra,
udało się z tymi pierwszymi, ale tam będzie ich jeszcze więcej. Nie spodziewałam się, bo może się nawet uda ich wykończyć dzisiaj. Jeszcze tam dotrzeć, ale ich tutaj trochę oblega tą chatę. Siema, siema. Jezu, nic nie widzę. Jezu! Co? A on mnie podpalił tą bronią. Niedobrze. Na szczęście to przeżyłam. No a ten zrobił papa na dół. Dobra, nie przeszkadza mi to. Może być i tak. A to była pochodnia bojowa. Szczaw królewski, elo. Dobra, fajnie. Super. Dobra, tu jest kolejny przeciwnik. Witam serdecznie. Możesz wyciągnąć broń normalną? Możesz. No. Dobra, ładnie poszło. Pozamiatane. Co my tu mamy? Jakieś pierdółki typu grzybki. No i tam jeszcze za mostem jest impreza. 1, 2. Dwoje ich tam jest. O, czworo ich tam jest, no właśnie. Niedobrze. Niedobrze, bo tam jest też ork. Trzymam się od tego. Dzień dobry. No, niestety oni właśnie pizgają tymi strzałami. Na szczęście jeden postanowił tylko za mną wybiec, więc... O kurde, tam ten ork zaraz mi przypierdzieli. No może się spierdoli tam na dół. Nie obraziłabym się w sumie, bo widzę, że on cuda robi na kiju. No chodź tu. Mordo, bo ja wszystko rozumiem, ale... Okej, miło. Się bawisz, widzę. W sumie mam łuk. Ej, dobra. Nie, tylko nie spadaj tam. Uff, udało się. W sensie jego broń by mi się przydała, ale ona chyba spadła. No. Ale broń nie jest aż tak istotna. Niedobrze, gościu strzela. Okej, wyciągnął broń, ale zaraz się spierdzieli chyba. Nie mogę go nawet zaznaczyć. Okej, mogę, ale pewnie w niego nie będę trafiać. Okej, trafiam. Jezu, jako ja pierdzielę. Nie! Spadł mi na głowę. O kurde, jako mam mistrza w broni. Ja mam na szczęście dość duży zasięg. Gorzej, że tamten strzela, trzeba się wycofać trochę. No. No, siema. Ej, udało się, a tamten się spindolił. No przykro mi bardzo. A, spindolił się i wrócił. Dobra, bo gra go oddała mi. Że tak powiem, żeby nie było. Chodź tu. A, taki plebej już się został. Dobra. Okej, udało się. Czyli jednak jeszcze to dzisiaj żeśmy zrobili. To miło. Został nam już tylko Stamler. W takim razie do zrobienia i będziemy mieli wszystko. Tam jest coś albo z tyłu, albo pod tym. Do domku myśliwskiego, lewo, prawo, nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. 250 sztuk złota. W ogóle dawno nie otwierałam żadnych tych kuferków, nie?
eliksir leczniczy. Od razu otworzymy mieszek. Nie no, ja jednak aktualnie to koksem jestem totalnym. F10. To lecimy do Bruno od razu, go poinformować, że się udało. Że jest zgodnie z planem wszystko i w ogóle. Zajebiście. Do zamku. Gdzie ma Bruno? Najemnicy orków już więcej nie zagrożą Tamorze. Naprawdę. Tak, to dobrze. Mam nadzieję, że nie będziemy tego później żałować. Boisz się? Tak, do cholery. Jeśli orkowie się o tym dowiedzą, zabiją nas. No i co? Zamieszki. No jednak trzeba Stamlera ogarnąć. Ale ładnie, zrobiliśmy kwestię z tymi najemnikami, więc to już jest coś. Moi drodzy, nie będę już chyba dzisiaj więcej kontentu robić, ponieważ nie opłaca się to nam w ogóle. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym odcinku, no myślę, że trzeba będzie wybrać się na cmentarz. Tak naprawdę. I ruszyć kwestię Stamlera, ewentualnie zająć się tym ukrytym skarbem. Ale na razie myślę, że jednak Stamler jest ciekawszy. Więc tak myślę, że to zrobimy. Dzięki jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!